Jeśli Twoja organizacja działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, jeśli jesteś zainteresowany współpracą z innymi, a także chcesz poszerzać swoją wiedzę oraz uczestniczyć w rozmaitych wydarzeniach i konkursach, zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Najkrócej można powiedzieć, że Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich to jest taki instrument, który wspiera lokalne społeczności wiejskie. I oczywiście to są też niebagatelne środki, które trafiają do tych lokalnych społeczności. By tego dokonać, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich współpracuje z 443 podmiotami z województwa mazowieckiego. Są to zarówno jednostki samorządu terytorialnego, placówki oświatowe, lokalne grupy działania czy państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne. Jedną z takich organizacji jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie. Działalność doradcza Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego ukierunkowana jest na poprawę konkurencyjności polskiego sektora rolnego, poprawę warunków pracy i życia na polskiej wsi, podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych mieszkańców obszarów wiejskich województwa mazowieckiego. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego od lat współpracuje z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich. Również i w tym roku ta współpraca będzie kontynuowana. Ośrodek Doradztwa ma zamiar wyjść do zainteresowanych z nowymi pomysłami. Przede wszystkim szeroko pojęty transfer wiedzy, zarówno na konferencjach, w trakcie których przekazywana jest wiedza z zakresu rolnictwa, nowoczesnych metod, gdzie wykorzystujemy wiedzę naukowców, jaka jest w ostatnim okresie osiągnięta po to, aby jak najszybciej trafiła do gospodarstw rolnych. Kolejną dużą częścią działania w zakresie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jest to unowocześnianie i pokazywanie najlepszych rozwiązań wśród młodych rolników. Mazowiecka Izba Rolnicza co roku aplikuje do KSOW. Rokrocznie są to przedsięwzięcia na tyle ciekawe, że wysoka ich ocena sprawia, że Krajowa Sieć wspiera tę współpracę. W zeszłym roku był to wyjazd studyjny. W tym roku proponujemy taki projekt, pokazać w sumie akurat rolnikom, bo zawsze tej wiedzy wśród nich jest mało, jak ważną rolę spełnia to samorząd akurat i rolniczy, jak to jest ważne dla nich, że ich reprezentacja jest reprezentowana w różnych gremiach, w różnych środowiskach, jak ta reprezentacja jest to potrzebna, żeby rolnik i jego, że tak powiem, problemy, które ma, a ma ich wiele, mogły być przekazywane dalej. Więcej na temat współpracy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z partnerami w 2021 roku już za chwilę. Nabór wniosków w konkursie dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 roku, trwał od 4 do 22 stycznia bieżącego roku, a Wojewódzka Grupa Robocza do spraw KSOW oraz Zarząd Województwa Mazowieckiego pod koniec maja przyjęli ostateczną listę ocenionych operacji partnerów KSOW w województwie mazowieckim. Ze względu na trwające zagrożenia epidemiczne w tym roku nie zdecydowano się na wspólne uroczyste plenarne podpisanie umów na realizację 35 operacji na blisko 1,5 miliona złotych. Wśród partnerów KSOW gotowych już do realizacji swoich fantastycznych przedsięwzięć jest w tym roku 11 samorządów gminnych i powiatowych lub ich jednostki, 8 lokalnych grup działania, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, 3 organizacje pozarządowe oraz Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego, Mazowiecka Izba Rolnicza, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Lokalna Organizacja Turystyczna Lot nad Bugiem. Życie na wsi wiąże się nierozerwalnie z dożynkami czy innymi imprezami plenerowymi. Takie atrakcje w czasie pandemii musiały zostać ograniczone. W sierpniu MODR planuje organizację Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach, natomiast we wrześniu w Poświętnym ma zostać zorganizowana duża impreza wystawiennicza, podczas której odbędzie się jarmark od pola do stołu, który idealnie wpasowuje się w koncepcję skracania łańcuchów dostaw. Sytuacja epidemiczna w kraju wymusiła zmianę działalności naszego ośrodka.
co roku odbywały się Mazowieckie Dni Rolnictwa w Poświętnym Dwurniowe. W roku 2022 to te Krajowe Pola, Dni Pola będą organizowane właśnie w Poświętnym, gdzie tąże imprezą rozpoczniemy obchody istnienia stulecia Ośrodka Doradztwa Rolniczego na Mazowszu. Do zadań Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego należy prowadzenie doradztwa i organizowanie szkoleń, inicjowanie i wspieranie działań mających na celu rozwój pozarolniczych form aktywności gospodarczej mieszkańców mazowieckiej wsi, działalność informacyjna i wydawnicza, prowadzenie doświadczalnictwa odmianowego roślin uprawnych, organizowanie wystaw, kiermaszów, targów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających najnowsze osiągnięcia nauki i praktyki rolniczej. W związku z tym realizowane będą olimpiady rolnicze po to, by krzewić wśród mazowieckich rolników najlepsze rozwiązania. Przyczyni się to do doskonalenia warsztatu pracy. Ponadto dużo działań realizujemy w zakresie promocji zdrowej żywności, skrócenia łańcucha od pola do stołu, co za tym idzie również zredukowania śladu węglowego. Między innymi w ramach sieci będziemy realizować warsztaty serowarskie. Chcemy wpisać się w te nowoczesne rozwiązania, w Zielony Ład, po to, aby zaoszczędzić nasze środowisko od negatywnych skutków działania wielkich koncernów. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach partnerstwa z KSOW realizuje w 2021 roku następujące operacje. Kobieta przedsiębiorcza na obszarach wiejskich, 28. Olimpiada Wiedzy Rolniczej, dobre praktyki serowarskie instrumentem rozwoju obszarów wiejskich oraz konferencja na temat przetwarzania i sprzedaży żywności w gospodarstwach rolnych. Mazowiecka Izba Rolnicza jest reprezentantem rolników z terenu województwa mazowieckiego. Realizuje z pozytywnym skutkiem sporządzanie analiz, kierowanie wystąpień, organizowanie szkoleń, konferencji, wyjazdów studyjnych, organizowanie imprez promujących polską żywność, przekazywanie informacji dotyczących pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na rozwój gospodarstw rolnych. Mazowiecka Izba Rolnicza uczestniczy w akcjach promujących zdrową żywność, bezpieczeństwo pracy w gospodarstwach rolnych, organizuje kolonie, półkolonie i zimowiska dla dzieci rolników. Mazowiecka Izba Rolnicza działa nawet w sytuacji pandemicznej. Sytuacja jest bardzo trudna, ale staramy się docierać. Wiadomo, czyli tak jak tu pan powiedział, online, czy w jakiś sposób można powiedzieć, żeby zachować reżim sanitarny. Na pewno te kontakty są okrojone, to nie ulega wątpliwości. Ale my jako zarząd pracowaliśmy cały czas nie online, staraliśmy się robić to zgodnie z wytycznymi. Mazowiecka Izba Rolnicza działa na zasadzie ustawy o izbach rolniczych, która została uchwalona dnia 14 grudnia 1995 roku i weszła w życie dnia 4 kwietnia 1996 roku. Teraz wypada okrągła rocznica tego wydarzenia. Mija dzisiaj 25 lat tego też w tym roku, więc pokazanie rolnikom, że jest to potrzebne, do czego to służy. Istnieje to w różnych częściach Europy, w różnych częściach i to jest bardzo ważne. Wstępne przymiarki mamy do obchodów 25-lecia. Jest to planowane w oddziale radomskim, ponieważ Mazowsze jest bardzo duże. Chcieliśmy zrobić to tak jak gdyby przechodnie, ponieważ 15-lecie było w oddziale siedleckim w Chlewiskach, 20-lecie akurat przy okazji otwarcia siedziby w Parzniewie. Przedmiotem operacji Mazowieckiej Izby Rolniczej na rok 2021 jest publikacja pod nazwą Rola samorządu rolniczego na Mazowszu. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszych profilach w social mediach, m.in. na Facebooku, jak również na naszym kanale YouTube. Szczegółowe informacje o tym, jak można pozyskać dofinansowanie, dostępne są tymczasem na naszej stronie internetowej www.mazowieckie.ksow.pl oraz www.mazowia.pl. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.